Dzień dobry. Nazywam się Aneta Węgłowska, Jestem pracownikiem Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zajmuję się historią XIX wieku. Szczególnie interesuje mnie historia społeczna, w tym właśnie historia kobiet, historia szkolnictwa żeńskiego, jak i też historia zdrowia i choroby. Dzisiaj opowiem Państwu o emancypacji kobiet w XIX stuleciu z perspektywy przede wszystkim historii powszechnej. Niemniej jednak będę nawiązywała także do historii ruchu kobiecego na ziemiach polskich, ale jest to problem na tyle skomplikowany i też odrębny, że wydaje mi się, że warto by było poświęcić też temu zagadnieniu odrębne spotkanie. O czym będę dzisiaj mówiła? Proszę Państwa, Problem emancypacji kobiet w XIX stuleciu jest problemem rzeczywiście bardzo złożonym. Dzisiaj chciałabym skupić się na kilku, moim zdaniem, takich istotnych, najistotniejszych, najważniejszych wydarzeniach, mianowicie rozpocznę od omówienia tak zwanego oświeceniowego modelu polaryzacji płci. Następnie chciałabym zwrócić uwagę na rewolucję francuską i jej znaczenie w historii kobiet. Niewątpliwie ważnym zagadnieniem będzie także przyjrzenie się, jaki status społeczno-prawny kobiety w XIX stulecie posiadały. Oczywiście przyczyny emancypacji kobiet, instytucjonalizacja ruchu kobiecego i jego osiągnięcia to są kolejne zagadnienia, które będę chciała Państwu zaprezentować. I tak jak już również wspomniałam, ta specyfika procesu emancypacji kobiet na ziemiach polskich będzie też również powiedzmy takim częściowym elementem mojego wykładu. Emancypacja kobiet była jednym z XIX-wiecznych procesów modernizacyjnych. Co rozumiem przez pojęcie emancypacji? Przez pojęcie emancypacji rozumiem dążenie kobiet do samodzielności poprzez zerwanie zasad, jakie rządziły społeczeństwem patriarchalnym i zdobycie w związku z tym nowej pozycji społecznej. Przeobrażenia strukturalne w społeczeństwie europejskim, jakie nastąpiły wskutek oświecenia, wskutek rewolucji francuskiej, początków industrializacji wpłynęły także na życie rodzinne, zmieniając to życie rodzinne. Zmieniając życie kobiety, kobiety, która wyszła z przestrzeni prywatnej i pojawiła się w przestrzeni publicznej, która była wcześniej zarezerwowana tylko i niemalże wyłącznie dla. Mężczyzn. Skutkiem pojawienia się kobiet w przestrzeni publicznej, podjęcia przez nie pracy zawodowej było powstanie ruchu kobiecego, ruchu kobiecego, którego cele były niezwykle szerokie, którego cele w epoce, o której Państwu opowiadam, a która zamyka się w ramach chronologicznych 1789-1914 nie zostały w całości osiągnięte. Szczególnie dotyczy to Przeobrażeń w sferze obyczajowości, ale też kwestii związanych z przyznaniem praw politycznych. Mówiąc o emancypacji kobiet w XIX stuleciu, wydaje mi się, że warto rozpocząć od przybliżenia tak zwanego oświeceniowego modelu polaryzacji płci. W epoce oświecenia. Użyję tutaj takiego określenia, rozpętała się pewna debata i dyskusja na temat kobiet, na temat kobiecej fizjologii, kobiecej umysłowości. Nie była to oczywiście pierwsza taka dyskusja, jaka już miała miejsce w przestrzeni publicznej. Wcześniej taka dyskusja pojawiła się w wieku XVI, jak i też XVII. Dyskutowano wtedy i zastanawiano się, czy kobieta jest w ogóle człowiekiem. Opisywano kobietę poprzez pryzmat takich określeń jak stworzenie poza biegu natury, gorszy mężczyzna albo też nieudany mężczyzna. W epoce oświecenia, zwanej niekiedy wiekiem kobiet, płeć piękna stała się także takim przedmiotem tu używam z pełną premedytacją tego określenia zainteresowania i filozofów, i pisarzy, i lekarzy w tej debacie nad naturą kobiecą zostały wyodrębnione takie dwa stanowiska. Według przedstawicieli pierwszego płcie są równe z natury, natomiast wszelkie różnice wynikają z wielowiekowego ucisku kobiet. Wielowiekowego ucisku kobiet, czyli ucisku, który miał swoje źródła w kulturze judeo-chrześcijańskiej, w Antyku, wtedy to właśnie narodził się i umocnił ten podział na sferę prywatną, która była miejscem i przeznaczeniem kobiety, oraz sferę publiczną, strefę publiczną, która była miejscem przeznaczenia mężczyzny. Ten podział w kolejnych epokach jeszcze bardziej się utrwalał. Według przedstawicieli drugiego, można powiedzieć, stanowiska, płcie różnią się z natury, ale wzajemnie uzupełniają. Wówczas wyodrębniono tak zwane właściwości płciowe. To były właściwości, które miały tłumaczyć, miały uzasadniać, dlaczego kobieta. Funkcjonuje i powinna funkcjonować, powinna pozostać tylko i wyłącznie w przestrzeni prywatnej, w przestrzeni domowej, a mężczyzna być tym właśnie aktywnym zawodowo tym, któremu przeznaczona będzie również aktywność publiczna. Jakie cechy przypisano jednej płci, a jakie cechy przypisano płci drugiej? Otóż płci żeńskiej przypisano takie cechy jak słabość, uległość, oddanie, pasywność, Nerwowość i sentymentalizm, zdaniem ówczesnych, to były cechy, które powodowały, że kobieta nie ma takich możliwości, nie ma takich umiejętności, żeby funkcjonować w przestrzeni publicznej. Natomiast płci męskiej przypisano takie cechy jak stanowczość, racjonalność, siłę, jak i aktywność. Została wówczas przyjęta taka, można powiedzieć, Zasada, że właśnie to różnice biologiczne wpływają na osobowość, to one determinują to, czym kobieta i czym mężczyzna może zajmować się właśnie w przyszłości. Ten model polaryzacji płci niewątpliwie był niezgodny z zasadą równości, na pewno był również sprzeczny z filozofią oświecenia, filozofią, która mówiła, która zakładała właśnie zniesienie stosunków patriarchalnych, natomiast nie regulowała, nie zmieniała nic pomiędzy płciami. Cały czas zachowana była czy też została zachowana właśnie ta hierarchiczność, to podporządkowanie płci żeńskiej, słabszej, słabszej to znaczy gorszej w ówczesnym rozumieniu. Płci męskiej. Proszę Państwa, patrzenie na kobietę poprzez pryzmat jej biologii, poprzez pryzmat tego, że przeznaczona jest przede wszystkim do bycia matką, bycia żoną, bycia panią domu, powodowało też, że edukacja dla niej stworzona była nakierowana przede wszystkim na przekazanie nie konkretnej wiedzy, ale właśnie umiejętności. Takich umiejętności, które przydadzą się kobiecie w tym, aby właśnie być w tą wzorową panią domu i być przede wszystkim wzorową matką. Ta debata, ta dyskusja toczyła się w okresie, też w epoce, kiedy znamy przykłady współdziałania kobiet i mężczyzn, i takim bez wątpienia przykładem jest właśnie rewolucja francuska. Rewolucja francuska, w której kobiety, użyję tutaj takiego określenia, dobrze się odnalazły. To był taki czas, w którym one potrafiły też wyartykułować swoje potrzeby i dążenia. Kobiety inicjowały niektóre epizody rewolucji francuskiej. Sprowadzenie rodziny królewskiej do Paryża. Było efektem Marszu Kobiet na Wersal, który miał miejsce w pierwszych dniach października 1789 roku. Kobiety zakładały stowarzyszenia, kobiety zakładały organizacje, kobiety, mówiąc kolokwialnie, walczyły zarówno z piórem w ręku, jak i też z bronią w ręku. I rzeczywiście pier wydawało się, że Pierwsze decyzje, jakie zapadły, będą takimi, które spowodują poprawę losu kobiet. Zniesiono prawo pierworództwa, w 1792 roku uchwalono prawo rozwodowe. Było to prawo rozwodowe, które tak samo traktowało kobietę, jak i mężczyznę. I to, co najważniejsze, najistotniejsze i co też utwierdzało kobiety w tym, że władze rewolucyjne widzą w kobietach, można powiedzieć, jednostkę, pewną osobowość prawną, był fakt przyznania kobietom prawa do występowania przed obliczem sądu. Dawało to nadzieję. Ale kiedy przyjrzymy się tym najważniejszym aktom rewolucji francuskiej, okazuje się, że. One nie zmieniały nic w położeniu kobiet. I Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela z 1789 roku i Konstytucja z 1791 czy z 1793 roku nie zmieniały nic w położeniu prawnym kobiet. Wywołało to oburzenie. Osobą, kobietą, która wystąpiła, która publicznie zabrała gro, głos w obronie kobiet, była Olimpia Gusz, która w 1791 roku opublikowała Deklarację Praw Kobiety i Obywatelki. W deklaracji czytamy, Kobieta urodziła się wolną i pod względem prawnym równą mężczyźnie. Różnice wolno czynić jedynie wówczas, kiedy tego wymaga pożytek pospólny. Jedyną, można powiedzieć, płaszczyzną, elementem, w którym równouprawnienie było widoczne, była możliwość i też prawo kobiet, może nie tyle możliwość, ile prawo kobiet, wstępowania na szafot. O tym Dekusz również napisała. Nikt nie może być niepokojony z powodu własnych poglądów, chociażby dotyczyły spraw fundamentalnych. Kobieta ma prawo wstępować na szafot, powinna zatem też mieć prawo wstępowania na trybunę. Los dla Degusz okazał się okrutny. Ona na szafot wstąpiła, życie straciła w 1793 roku. Przewrót termidoriański w 1793 roku nawet te nieliczne prawa, które zostały przyznane kobietom, zniósł. Kobiety nie mogły zakładać już stowarzyszeń, te, które istniały, funkcjonowały, były rozwiązywane. Również można powiedzieć, że napiętnowano, czy też rozpoczęła się pewna nagonka na kobiety, które właśnie tak jak de Gourge, były aktywne publicznie. Proszę Państwa, co w związku z tym zmieniło się, dlaczego rewolucja francuska jest uważana i też postrzegana jako pewien taki przełomowy i ważny moment w historii kobiet. Tutaj nie chodzi o powiedzmy zmianę prawdy, tutaj chyba tutaj chodzi o ten głos, właśnie o tą siłę kobiet, o, o to, że po raz pierwszy kobiety tak głośno wybrzmiały, tak głośno można powiedzieć, wyartykułowały swoje żądania, swoje dążenia właśnie prawo do edukacji, prawo do zawodu, jak i też co niektóre prawo do głosu. Rewolucja francuska. I to, co przyniosła w kontekście właśnie zauważenia kwestii kobiecej, rozprzestrzeniło się. Zaczęto dyskutować, zaczęto pisać o kondycji społeczno-prawnej kobiet. Kobietą, która była pod wrażeniem tego, co we Francji się działo, była Mary Wollstonecraft. Brytyjka, która w 1792 roku wydała publikację Wołanie o prawa kobiet. Publikację, która jest takim fundamentem, która uważana jest za fundament zarówno brytyjskiego, jak i też amerykańskiego feminizmu. Ona twierdziła, że przeznaczeniem kobiety jest bycie żoną, ale uważała, że kobiecie niezbędna jest edukacja i to nie taka edukacja, która będzie ją przygotowywała do pełnienia funkcji, roli, którą narzuca, można powiedzieć, jej natura, ale edukacja, która pozwoli jej też dobrze funkcjonować właśnie w przestrzeni publicznej, która pozwoli być Bardziej użyję tutaj takiego określenia przydatną. Położenie społeczno-prawne kobiet było niezwykle trudne. Po pierwsze nadal obowiązywał nadal funkcjonował patriarchalny model rodziny, w związku z czym kobieta podporządkowana była najpierw woli męża, najpierw woli ojca, a później woli męża. Również bez wątpienia bardzo ważne było pochodzenie społeczne. To pochodzenie społeczne także wpływało na możliwości kobiet. Kobiety, które pochodziły z warstw wyższych, posiadały dość istotną i dość ważną pozycję w rodzinie. Oczywiście nie możemy mówić o tym, że była to pozycja taka sama jak męża ale kobiety z warstw wyższych, jeśli chciały przełamać, jeśli chciały wyjść poza ten obszar tradycyjnych, można powiedzieć, zajęć kobiecych, spotykały się najczęściej z bardzo takim krytycznym odbiorem swojego środowiska. W przypadku kobiet pochodzących z warstw niższych, ten margines tolerancji wobec aktywności kobiety w przestrzeni publicznej był zdecydowanie szerszy. Praca kobiet z tych warstw nie była jakby zaskoczeniem. Kobiety w rodzinach chłopskich, jak i kobiety w rodzinach pracowały. Proszę Państwa, kobieta, która pracowała, była też jakby z góry uważana i traktowana jako kobieta niższego pochodzenia. To powodowało, że czasami kobiety, na przykład pochodzące z warstwy szlacheckiej, ukrywały przed swoim środowiskiem fakt tego, że podjęły pracę zawodową. Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia na przykład na terenie Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego, kiedy to z przyczyn ekonomicznych wiele szlachcianek było wręcz zmuszonych do tego, żeby podjąć się pracy zawodowej w celu właśnie utrzymania swojej rodziny w przypadku ziem polskich to właśnie ten czynnik ekonomiczny będzie tym czynnikiem, który zadecydował o można powiedzieć powstaniu wyodrębnieniu właśnie ruchu kobiecego ta trudna sytuacja miała także odzwierciedlenie w ówczesnym ustawodawstwie cywilnym. Na slajdzie wymieniłam Landrecht pruski, czyli powszechne pruskie prawo krajowe, ustanowiony w 1794 roku, obowiązywał w Prusach do 1900 roku, czyli do momentu kiedy to wszedł w życie niemiecki kodeks cywilny obowiązujący już na terenie całej Rzeszy, również austriacki kodeks cywilny i oczywiście kodeks Napoleona z 1804 roku. Proszę Państwa, biorąc pod uwagę, analizując ówczesne ustawodawstwo cywilne, możemy stwierdzić, że kobieta była wieczyście małoletnia. Świadczą o tym zapisy i Landrechtu Pruskiego, i Austriackiego Kodeksu Cywilnego, i Kodeksu Napoleona, który był wzorem dla ówczesnego ustawodawstwa cywilnego i który, jak pamiętamy, obowiązywał nie tylko we Francji, ale z racji rozprzestrzeniania się władzy francuskiej obowiązywał także m.in. w Belgii, w Niderlandach. We Włoszech stanowił podstawę prawa cywilnego Księstwa Warszawskiego, jak i też później Królestwa Polskiego. W Królestwie Polskim ta część dotycząca kwestii związanych z małżeństwem została w 1836 roku zmieniona, kiedy to weszło w życie nowe prawo o małżeństwie. W świetle kodeksu Napoleona ponieważ na nim chciałabym tutaj chwilę się zatrzymać kobieta tak jak powiedziałam była istotą użyję tutaj takiego określenia wieczyście małoletnią kodeks odzwierciedlał obraz rodziny tradycyjnej obraz rodziny iście właśnie patriarchalnej w świetle kodeksu kobieta praktycznie żadnych praw nie posiadała. O ile kodeks znosił nierówność pomiędzy Stanami, to ta nierówność i dyskryminacja płci nie została wówczas zniesiona. Nawet w tej dziedzinie, która była, powiedzmy, tym przeznaczeniem kobiety, czyli kwestia rodziny i praw rodzicielskich, nawet na tym obszarze kobieta została pozbawiona prawa głosu. Kodeks stanowi, że dziecko jest winne poszanowanie matce i ojcu, ale w sytuacji, kiedy pojawiają się odmienne zdania co do różnych decyzji dotyczących życia dziecka, decyduje ostatecznie ojciec. Również te różnice między kobietą a mężczyzną widoczne są w zapisach dotyczących rozwodu. Przede wszystkim w kwestiach dotyczących otrzymania rozwodu, orzeczenia rozwodu z przyczyn cudzołóstwa. Otóż w przypadku kobiety wystarczyło w gruncie rzeczy pomówienie o cudzołóstwo, natomiast w przypadku mężczyzny pojawił się zapis, że mężczyzna musi trzymać cudzołożnicę, nałożnicę swoją w domu swoim, żeby z tego tytułu kobieta, jego żona, mogła otrzymać. Rozwód. Również wstąpienie w ponowny związek małżeński zostało tutaj obarczone pewnym okresem karencji, można powiedzieć, w przypadku kobiet. Mianowicie kobiety po otrzymaniu rozwodu dopiero po okresie 10 miesięcy mogły wstąpić w związek małżeński. Z czego to wynikało? Wynikało to przede wszystkim z tego, że. W okresie 10 miesięcy, jeżeli kobieta byłaby ewentualnie w ciąży ze swoim już byłym mężem, doszłoby do rozwiązania ciąży i nie byłoby wtedy problemów związanych z ustaleniem ojcostwa. Co też jest ważne, w świetle prawa kobieta nie mogła dochodzić ojcostwa, w związku z czym nie mogła też ubiegać się o alimenty. Najbardziej to upośledzenie kobiet widoczne jest w prawie majątkowym prawie, które decydowało o tym, stanowiło o tym, że majątek żony przechodzi pod całkowity zarząd męża. Wydawało się, że Landrecht Pruski z 1794 roku jest bardziej, można powiedzieć, łagodniejszy dla kobiet. Co to znaczy? Mianowicie w Landrechcie znajduje się taki zapis mówiący o równości praw obu płci. Z tym, że w dalszych zapisach prawodawca uznał już, że kobieta jako ta słabsza właśnie z natury, jako ta nierozumna w sposób dobrowolny przekazuje mężowi swoją jakby osobę. Mąż ma prawo z racji tego, że jest rozumniejszy, mądrzejszy, jak to określono, prawo do dysponowania żoną. Proszę Państwa, praktycznie całe ustawodawstwo cywilne, XIX-wieczne ustawodawstwo cywilne rzeczywiście sankcjonowało. Z jednej strony wolność i równość, ale musimy pamiętać, że ta wolność i równość odnosiła się tylko i przede wszystkim do mężczyzn. Kobiet w dużym stopniu ona jeszcze nie objęła. Pewne zmiany już pojawiły się w niemieckim kodeksie cywilnym w niemieckim kodeksie cywilnym z 1900 roku, który według historyków prawa jest kodeksem jak najbardziej jeszcze napisanym, można powiedzieć, w takim duchu patriarchalnym, ale tutaj ta najistotniejsza zmiana dla kobiet wynikała z pewnych zmian, jakie pojawiły się właśnie w prawie majątkowym. Mianowicie uznano, że majątek żony dzieli się na majątek wniesiony i na majątek zastrzeżony. Do majątku zastrzeżonego żony został zaliczony spadek, zostały zaliczone przedmioty codziennego użytku, ale to, co najistotniejsze i najważniejsze i co było, można powiedzieć, taką odpowiedzią na wyzwania ówczesnego świata, również zarobek żony. Kobieta miała prawo do dysponowania swoimi pieniędzmi, czego wcześniej w przypadku akurat państwa pruskiego nie miała. Prawne ograniczenia, to były też ograniczenia, które obejmowały strefę, sferę zawodową. Zarówno w Prusach, jak i też w Austrii, w drugiej połowie XIX wieku obowiązywał, funkcjonował tzw. zwany celibat nauczycielak. Co to oznaczało? To oznaczało, że kobiety, które wykonują zawód nauczycielki, nie mogą posiadać rodziny, bądź też może inaczej powinniśmy to scharakteryzować. W momencie, kiedy kobieta nauczycielka decyduje się na zawarcie związku małżeńskiego, automatycznie związane jest to z zakończeniem kariery zawodowej. Jakie były tego przyczyny? No, tłumaczono to w różny sposób. Przede wszystkim powoływano się na fakt, iż kobietom jest trudno, wręcz jest to niemożliwe, aby kobiety były w stanie pogodzić pracę zawodową z życiem rodzinnym, wskazując na to, że życie rodzinne zawsze w takiej sytuacji ucierpi. Natomiast jeśli przyjrzelibyśmy się wprowadzeniu celibatu nauczycielek, czy to w Austrii, czy w Prusach, to okazałoby się, że te przyczyny wprowadzenia celibatu były o wiele bardziej prozaiczne i wcale nie chodziło tutaj o kwestię, można powiedzieć, tego, czy kobieta jest w stanie, czy nie jest w stanie pogodzić tych dwóch obszarów, w swojego życia. Ale niewątpliwie same kobiety też powiedzmy nie czuły się zbyt pewnie właśnie w tym godzeniu tych dwóch obszarów, dlatego, że nawet w państwach, w których celibat nauczycielek nie obowiązywał, kobiety w momencie, kiedy wychodziły za mąż rezygnowały z wykonywania pracy zawodowej. One wracały później do niej, jak obdowiały, jak dzieci zostały już, Właśnie odchowane. Ale to pokazuje, że bardzo często ta decyzja o wykonywaniu zawodu nauczycielki była równoznaczna z decyzją o porzuceniu, można powiedzieć, tej drogi, wyboru tej drogi życiowej związanej właśnie z życiem rodzinnym, z byciem matką, rezygnacją też z pewną rezygnacją także ze swojej seksualności. Proszę Państwa, ja zajmując się Średnim szkolnictwem żeńskim, trafiłam na jeden bardzo ciekawy przypadek dotyczący właśnie młodej nauczycielki z Grudziądza, nauczycielki średniej szkoły żeńskiej, która została podstawiona przed bardzo takim ważnym i trudnym, trudną decyzją. Mianowicie jej siostra wraz z mężem zginęła w wypadku, osierociła trójkę dzieci i ta młoda dziewczyna, nauczycielka. Musiała zdecydować, czy y, dzieci przysposobi, zaadoptuje, czy też nie. I teraz pojawił się taki dylemat i, i pytanie, czy jeśli ona zaadoptuje dzieci, to we, wobec niej zostanie zastosowany przepis mówiący o właśnie celibacie nauczycielek, mówiący o konieczności zakończenia pracy. Akurat w tym konkretnym przypadku ta nauczycielka mogła swoją pracę kontynuować. Nie wiem, czy takie decyzje w większości przypadków zapadały. Nie udało mi się trafić na inne, inne takie przypadki, ale nie Niewątpliwie mam nadzieję, że jeszcze w swoich badaniach uda mi się do takich przypadków dotrzeć. Powiedziałam Państwu o ograniczeniach wynikających z ustawodawstwa cywilnego, o ograniczeniach też zawodowych, ale warto także wspomnieć, że na terenie Prus obowiązywało też od 1850 do 1908 roku prawo stowarzyszeniowe, które wykluczało kobiety, zabraniało kobietom wręcz angażowania się w wszelką działalność związków, których celem jest działalność polityczna. Co to w gruncie rzeczy dla kobiet oznaczało? I tutaj też można sobie zadać pytanie, czy w związku z tym możliwa była działalność organizacji kobiecych w Prusach? Otóż tak, takie organizacje oczywiście w Prusach funkcjonowały, takie organizacje działały, ale dlatego, że ta tak zwana Frauenfrage, czyli kwestia kobieca, była przede wszystkim traktowana i rozpatrywana w perspektywie i w kwestii właśnie praw zawodowych, pracy zawodowej kobiet. Proszę Państwa, pomimo trudności, z jakimi kobiety się borykały, Czasy rewolucji francuskiej to były czasy, które tak jak już powiedziałam, dały pewien taki impuls do rozpoczęcia tej debaty, do rozpoczęcia też bardzo trudnej drogi drogi prowadzącej do równouprawnienia kobiet. Już w czasie rewolucji francuskiej zaczęły pojawiać się teksty właśnie analizujące, wołające o konieczność przyznania kobietom praw praw edukacyjnych jak i też praw zawodowych wspominałam już Mary Wollstonecraft i rzeczywiście y, możemy powiedzieć o tak zwanym zwiększeniu samoświadomości kobiet które było wywołane feministycznymi publikacjami Mogłabym tutaj mnożyć tytuły, ale chyba nie, nie o to też chodzi. Chciałabym wspomnieć jeszcze dwie bardzo istotne prace, które odegrały ogromne znaczenie dla ruchu kobiecego. Jest to praca Johna Stewarta Milla, Poddaństwo Kobiet. Z 1869 roku. Praca bardzo istotna, praca bardzo ważna, która była tłumaczona na wiele języków, w tym też na język polski przytłumaczona została w 1870 roku. Tłumaczenia dokonał Tadeusz Franciszek Krakowicz, toruński księgarz, jaki też wydawca gazety toruńskiej. Poddaństwo kobiet. W poddaństwie kobiet Mil wyłożył swoje poglądy na kwestię kobiecą. W tej chwili, w tym momencie o tych kwestiach nie będę mówić, ponieważ na temat Mila i jego poglądów, jego profeminizmu będę jeszcze nawiązywała. Proszę Państwa, również do przyczyn emancypacji kobiet, kobiet należy zaliczyć niewątpliwie zmiany, jakie dokonały się w systemie, Szkolnictwa żeńskiego. Patrząc na szkolnictwo żeńskie, należy na ten problem patrzeć jakby z dwóch perspektyw. Z jednej strony, jako właśnie taki czynnik, który popychał kobiety do działania, który dawał pewną taką mobilizację. A z drugiej strony również musimy pamiętać o tym, że te zmiany w szkolnictwie, które wówczas się dokonywały, w szkolnictwie średnim, jak i też w szkolnictwie żeńskim, wyższym, były niewątpliwie już efektem działalności organizacji kobiecych. Generalnie zmiany społeczne, proces emancypacji kobiet, powinien być także rozpatrywany na takiej fali ogólnych procesów emancypacyjnych. Epoka XIX stulecia, tak jak już wcześniej powiedziałam, była epoką przemian i zmian modernizacyjnych. Jedną z takich zmian, jednym z takich procesów była niewątpliwie emancypacja kobiet, ale to nie jest jedyna emancypacja, która wówczas się dokonała. Mamy jeszcze emancypację społeczności żydowskiej, jak i na przykład chłopów problemy ekonomiczne rozwój wielkiego przemysłu to były kolejne czynniki które aktywizowały kobiety które wręcz też zmuszały kobiety do tego aby podjąć pracę właśnie zawodową problemy ekonomiczne właśnie w problemach ekonomicznych tak jak już powiedziałam należy upatrywać źródła emancypacji kobiet na ziemiach polskich Rozwój wielkiego przemysłu, coraz większe rzesze kobiet, które były w nim zatrudniane i problem właśnie ochrony pracy kobiet i bez wątpienia narodziny liberalizmu, czyli myśli politycznej, która właśnie w swoim takim centralnym miejscu stawiała człowieka i jego wolność. Człowiek to również kobieta, nie tylko mężczyzna. Wolność tak samo dla kobiety, jak i mężczyzny. Proszę Państwa, te wszystkie czynniki spowodowały instytucjonalizację ruchu kobiecego, czyli tworzenie się organizacji kobiecych. Początek to wydarzenia w Stanach Zjednoczonych. Rok 1848, zjazd kobiet, spotkanie kobiet w Seneca Falls, kiedy to właśnie zaczęto dyskutować, deliberować o konieczności przyznania kobietom praw politycznych. To był ten impuls. On został rozsiany. Ten impuls trafił do Europy. W Europie pierwsze organizacje zaczynają powstawać w Niemczech, zaczynają powstawać we Francji, w Wielkiej Brytanii, zaczynają powstawać także na ziemiach polskich, ale zdecydowanie później. Na slajdzie wymieniłam tylko przykłady, ponieważ nie sposób tutaj wskazać wszystkich organizacji. Rok 1865. Powstanie powszechnego niemieckiego Stowarzyszenia kobiet, kobiet rok 1869, powstaje amerykańskie Stowarzyszenie na Rzecz. Praw wyborczych kobiet. Krajowe Amerykańskie Stowarzyszenie Sufrażystek powstaje z kolei w 1890 roku. W Londynie, w 1893 roku, powstaje Związek na Rzecz Praw Wyborczych dla Kobiet oraz 1903 rok Związek Społeczno-Polityczny Kobiet. Proszę Państwa, w latach 80. zauważono konieczność międzynarodowego zjednoczenia ruchu kobiecego. Międzynarodowe zjednoczenie ruchu kobiecego nastąpiło właśnie w drugiej połowie lat 80., kiedy to w Paryżu w 1889 roku powstała Powszechna Unia Kobiet. W Chicago w 1893 roku utworzono Międzynarodową Radę Kobiet, natomiast w Berlinie w 1894 roku Międzynarodowy Związek Kobiet Walczących o Prawa Polityczne. Warto w tym momencie kilka słów poświęcić na temat ruchu kobiecego na ziemiach polskich. Otóż, ruch kobiecy na ziemiach polskich był bez wątpienia zdeterminowany sytuacją polityczną sytuacją polityczną, czyli brakiem niepodległego państwa polskiego. Które jakby determinowało, wpływało na pozycję i rolę kobiety. Kobiety, która, jako właśnie Matka Polka, była odpowiedzialna za wychowanie w duchu patriotyzmu, w duchu narodowym młodego pokolenia. Warto pamiętać o tym, że nasz polski ruch kobiecy nie był ruchem oddzielnym, nie był ruchem samodzielnym, nie był ruchem autonomicznym, tak jak w przypadku ruchu, ruchu kobiecego, czy to we Francji, czy to w Wielkiej Brytanii, czy w Niemczech. Ruch w Polsce, na ziemiach polskich był. Bez wątpienia częścią ruchu narodowo-wzwończego. I to w działalności naszych emancypantek, naszych feministek jest rzeczywiście bardzo mocno widoczne. Stąd też na ziemiach polskich nie walczono. Często nie mówiono o konieczności przyznania kobietom praw politycznych, dlatego że poruszanie tego problemu w sytuacji braku niepodległego państwa polskiego powodowało, że kobiety spotykały się z olbrzymią krytyką. Z taką krytyką spotkała się m.in. Paulina Kuczarska-Rajschmidt, papież polskiego feminizmu, hetmanka, siostra, bojownica, tak była nazywana przez swoje koleżanki, która założyła w 1907 roku jedną z najbardziej radykalnych organizacji kobiecych na ziemiach polskich, mianowicie Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich w Warszawie w 1907 roku. Mówiłam o Kuczarskiej jako o działaczce emancypacyjnej, feministycznej. Teraz chciałabym przedstawić też kilka osób, które niewątpliwie warto znać mówiąc o procesie emancypacji kobiet. Jedną z takich działaczek była Susan Anthony, wybitna działaczka na rzecz przyznania kobietom praw politycznych w Stanach Zjednoczonych. To właśnie ona zainicjowała wzjazd w Seneca Falls w 1848 roku, a impuls do tego wydarzenia przyszedł wraz z jej doświadczeniem z 1840 roku, a mianowicie w 1840 roku brała udział w... Londyńskim zjeździe przeciwko niewolnictwu. Ona została z tego zjazdu wykluczona. I to zasiało właśnie w niej taką, jakby, takie ziarenko. Które spowodowało, że zaczęła widzieć konieczność właśnie walki także o prawa kobiet. Warto wspomnieć, że Susan Antony związana była bardzo mocno z ruchem abolicjonistycznym, i to też jest cechą charakterystyczną ruchu kobiecego, amerykańskiego ruchu kobiecego. To jego właśnie powiązanie z ruchem abolicjonistycznym. Kolejną postacią, o której chciałabym Państwu opowiedzieć, jest postać, myślę, że dobrze znaną, obecna też w podręcznikach historii, mianowicie Emmeline Pankhurst. Ona już jako młoda dziewczyna brała udział w takich spotkaniach poświęconych kwestiom kobiecym. Na te spotkania zabierała ją matka. To jej zaangażowanie w ruch na rzecz przyznania kobietom praw do głosowania popierał także jej mąż z zawodu adwokat który także był zwolennikiem równouprawnienia kobiet. W historii zapisała się jako charyzmatyczna przywódczyni brytyjskiego sufrażyzmu, czyli ruchu, którego celem było wywalczenie praw wyborczych dla płci żeńskiej. Ona w 1903 roku założyła radykalny zarówno w postulatach, jak i też w działaniach związek społeczno-polityczny kobiet. Dlaczego radykalny w działaniach? Radykalny w działaniach dlatego, że Pankurs uważała, że osiągnięcie celu możliwe jest tylko poprzez właśnie takie radykalne działania, czyli jakie? Przerywanie zebrań politycznych, akty wandalizmu, takie jak na przykład wybijanie szyb w witrynach sklepowych, działaczki związane z jej organizacją organizowały różnego rodzaju demonstracje, bardzo często były to demonstracje, które kończyły się przypychankami z Policją Brytyjską, takim momentem tragicznym, punktem kulminacyjnym były wydarzenia określone mianem czarnego piątku. Były to wydarzenia z dnia 18 listopada 1910 roku, kiedy to demonstrujące kobiety przez 6 godzin starała rozpędzić się brytyjska policja. W wyniku tego dwie zmarły, kilkadziesiąt zostało rannych, a 150 trafiło do Aresztu. Na ilustracji mamy właśnie przykład kobiety, która była przymusowo karmiona, ponieważ one na znak protestu w areszcie odmawiały jedzenia. Proszę Państwa, warto może jeszcze w tym momencie wspomnieć, że ruch kobiecy nie był ruchem jednolitym. Powstawały organizacje o charakterze i umiarkowanym, i radykalnym, i proletariackim, ale. Tym elementem wspólnym dla wszystkich tych organizacji było takie przekonanie o tym, że wszelka niesprawiedliwość, jaka dotyka kobiety, jest wynikiem właśnie jej płci. Również w walce o emancypację, o równouprawnienie kobiet, udział brali także mężczyźni. Nie tylko same kobiety walczyły o swoje prawa. Przykładem jest tutaj niewątpliwie postać Johna Stewarta Milla, który określany jest w literaturze jako adwokat kobiet. Autor owego poddaństwa kobiet, który, o którym już wspominałam, publikacji, która ukazała się w 1869 roku. W jego opinii, cytuję, zasada regulująca stosunek dwóch płci, czyniąc jedną drugiej podwładną w imię prawa, jest zła sama w sobie i stanowi dzisiaj jedną z głównych, przeszkód tamujących postęp ludzkości. Powinna ustąpić zasadzie doskonałej równości, niedozwalającej na przywileje lub władzę z jednej strony, ani udolność z drugiej strony. On uważał, że kobieta i jej pozycja w rodzinie jest niemalże taka jak pozycja niewolnika, z tym że on wskazywał, że Niewątpliwie jest ona nawet jeszcze gorsza, dlatego że niewolnika ze swoim panem, z jego panem nie łączyła żadna więź emocjonalna. W przypadku kobiety, w przypadku mężczyzny, żony i męża, ta sytuacja wyglądała już zdecydowanie inaczej. Mieliśmy nie tylko adwokatów w sprawy kobiecej, ale byli też i tacy, którzy przez cały okres XIX wieku starali się torpedować wszelkie działania kobiet, uzasadniać to, że kobiety nie nadają się, nie mogą funkcjonować w przestrzeni publicznej. Mówiono o tym, że myślenie wpływane negatywnie na kobiecą urodę, mówiono o tym, że studia uniwersyteckie w okresie tego intensywnego wzrostu dojrzewania kobiet mogą powodować pewne patologie w narządach rodnych, a co z kolei może się odbić na tym, że kobieta w przyszłości nie będzie mogła zostać matką. Przeciwnikiem emancypacji kobiet był bez wątpienia Paul Julius Mebius, neurolog z Lipska, który był autorem publikacji o umysłowym i moralnym niedorozwoju kobiety, publikacji, która ukazała się w 1900 roku. W jego przekonaniu mniejszy mózg kobiecy powoduje, odpowiada za mniejsze zdolności umysłowe kobiet, a tym samym predysponuje kobiety tylko i wyłącznie do wykonywania zawodu matki. W jego opinii najmniejsze mózgi posiadają prostytutki, jak i też prostytutki i złodziejki. Proszę Państwa, on był także autorem tezy o fizjologicznym niedorozwoju kobiety. Cytuję, niedorozwój kobiet nie tylko istnieje, ale również jest konieczny. Jest on nie tylko fizjologicznym faktem, lecz zarazem fizjologicznym postulatem. Jeśli chcemy mieć kobietę, która by w zupełności sprostała swemu powołaniu matki, to nie może ona posiadać męskiego mózgu. Gdyby dało się to uskutecznić, aby kobiece właściwości rozwijały się tuż obok męskich, wówczas zmarniałyby organa matki i mielibyśmy przed sobą jakąś wstrętną, nieprzynoszącą pożytku istotę dwupłciową. Procesu emancypacji kobiet nie udało się już. Oczywiście, zatrzymać. Organizacje kobiece wywalczyły po pierwsze zmiany w prawie rodzinnym, wywalczyły uznanie prawa kobiet do samodzielnego zarządzania swoim majątkiem i dochodami. Takie zmiany nastąpiły w prawie w Anglii, w Finlandii, w Danii w Norwegii, Szwecji, Hiszpanii, Holendii, Francji czy też Niemczech. We Francji stosunkowo późno, bo dopiero w 1907 roku kobiety uzyskały, można powiedzieć, taką samodzielność zarządzania swoim majątkiem. Warto pamiętać o tym, że Francuski do 1957 roku musiały otrzymać od swojego męża zezwolenie na wykonywanie pracy zawodowej. Bardzo ważnym i istotnym osiągnięciem XIX-wiecznego ruchu kobiecego było poszerzenie możliwości zawodowych kobiet, co z kolei wynikało ze zmian w edukacji żeńskiej, a szczególnie otworzenia przed kobietami bram uniwersytetów. Ten proces był długi. W Ciurychu kobiety mogły studiować już w 1864 roku. We Francji na uczelniach, akademiach artystycznych już w pierwszej połowie XIX wieku, aczkolwiek na trochę innych prawach niż studenci mężczyźni w Sorbonie kobiety pojawiły się w 1867 roku w latach 80 francuski mogły studiować prawo co było rzeczywiście bardzo dużym osiągnięciem dlatego że mówiąc o imatrykulacji kobiet i o prawie kobiet do studiowania warto pamiętać o tym że było to prawo które dotyczyło tylko poszczególnych określonych kierunków o wiele łatwiej było kobietom uzyskać takie uprawnienia czy taką możliwość w przypadku kierunków właśnie humanistycznych, natomiast zdecydowanie trudniej w przypadku prawa, jak i też medycyny. W przypadku medycyny uważano, że kobieta, zarówno ze względu na nieodpowiednie predyspozycje umysłowe, jak i też fizyczne, nie będzie w stanie podołać temu zawodowi. Również uważano, że kobieta, że to zaufanie społeczne w przypadku kobiet lekarzy też nie będzie pozwalało na to, żeby kobiety mogły prowadzić swoją praktykę. No, tutaj na marginesie można powiedzieć, że jeśli chodzi o zaufanie ówczesnego społeczeństwa do lekarzy, to nie dotyczyło to tylko brak tego zaufania, nie dotyczył tylko kobiet, ale dotyczył także Lekarzy. Taką najdłuższą walkę o przyznanie prawa do immatrykulacji stoczyły kobiety w, w krajach niemieckich. Najpierw wpuściła w swoje bramy, mury kobiety Badenia w 1900 roku, natomiast w Prusach dopiero od 1908 roku kobiety mogły studiować. Na ilustracji mamy pierwsze polki, które pojawiły się na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lewej jest to Stanisława Dawgia Łowna, Jadwiga Sikorska oraz Janina Kosmowska. One rozpoczęły studia w 1894 roku jako hospitantki. Już w charakterze pełnoprawnych studentek kobiety na Uniwersytecie Jagiellońskim mogły pojawić się w 1897 roku. Bardzo ważne jest to i wa warto o tym pamiętać, że też ograniczenia, ograniczone możliwości edukacyjne kobiet stanowiły właśnie olbrzymią taką barierę do uzyskania przez kobiety prawa do wykonywania takich zawodów jak właśnie lekarza czy też prawnika. Poza tym także musimy pamiętać o tym, że dopuszczenie kobiet do matrykulacji nie oznaczało, że kobiety mogą realizować się naukowo, mogą wybrać tą ścieżkę kariery naukowej. To były kolejne, powiedzmy, kroki, to były kolejne drzwi do wyważenia przez kobiety. Proszę państwa, niewątpliwie Mówiąc o osiągnięciach dziewiętnastowiecznego ruchu kobiecego, musimy y, także powiedzieć o otrzymaniu przez kobiety praw wyborczych. Rok, wiek XIX jest epoką, w której mamy do czynienia z demokratyzacją życia, z demokratyzacją życia, i również ta demokratyzacja po części obejmuje także kobiety. W 1893 roku kobiety uzyskają, uzyskują czynne prawo wyborcze w Nowej Zelandii, bierne dopiero w 1919 roku, w Australii w 1902 roku, w Finlandii w 1906. Norwegia 1907, pełne w 1913, Dania 1908, pełne 1915, Polska, jak Państwo wiedzą, 1918. Wtedy też kobiety uzyskują takie prawa w Niemczech, jak i też po części w Wielkiej Brytanii, która już pełne przyznaje kobietom dopiero w 1928 roku. No, takim niechlubnym przykładem jest tutaj Francja i Szwajcaria. Francja przyznaje kobietom prawa wyborcze dopiero w 1944 roku, Szwajcaria w 1971 roku. Tu przykład i Francji i Szwajcarii jest takim przykładem, który doskonale pokazuje jak bardzo trudno było walczyć, jak bardzo trudno było przełamać pewne takie stereotypy i to wielowiekowe przekonanie o tym, że kobiety nie mogą sprawować funkcji publicznych. Kobiety nie mogą decydować o e, swoim e, państwie. E, proszę państwa, na zakończenie e, to I wojna światowa była takim przełomem e, w definiowaniu ról e, społecznych kobiet. To co kobiety osiągnęły do 1914 roku e, to e, można powiedzieć, można określić, że była to e, połowa sukcesu. Pierwsza wojna światowa, zresztą tak samo jak i druga wojna światowa, to były te momenty, które przyczyniły się do redefinicji ról społecznych kobiet. Proszę Państwa, to był dopiero początek walki. Po pierwszej wojnie światowej kobiety nadal walczyły w wielu państwach o prawa polityczne, o rozszerzenie praw zawodowych. Praw edukacyjnych w kontekście możliwości robienia kariery naukowej, jak i też walczyły o zmianę obyczajowości. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Do zobaczenia. Dziękujemy Państwu za uczestnictwo w spotkaniu. Dziękujemy Pani doktor za poprowadzenie tego bardzo ciekawego spotkania. Zapraszam do śledzenia kalendarza Nowej Ery w nowym roku szkolnym, ponieważ będziemy na pewno kontynuować ten wątek, tak żeby mogli państwo jeszcze spotkać się z panią doktor i wysłuchać kolejnych ciekawych informacji w temacie emancypacji kobiet. Także zachęcam do śledzenia kalendarza Nowej Ery, zapraszam do pobierania zaświadczeń. Link widzą państwo na stronie, te zaświadczenia można jeszcze pobrać przez 24 godziny. Na tą chwilę bardzo serdecznie. dziękuję do zobaczenia do widzenia.